Miąsowa była i jest dość dużą miejscowością. Istniała tutaj szkoła już przed wojną. Istniała, Stasiu, szkoła. Szkoła jako pierwsza wzmianka, którą ja znalazłem, to było 1915 rok. Daty dokładnie nie pamiętam, ale na pewno rok się zgadza. Gdzie już figurowała nauczycielka, panna Zyrgulewicz, która była zresztą repatriantką ze wschodu, ona z Sieniawki na Ukrainie tu przyjechała. I ona figurowała na liście płac cesarsko-królewskiej administracji wojskowej w Jędrzejowie. W koronach była wypłacana pensja dla nich i w chalerzach. To istniało. W 16 roku powstawały tak zwane szkoły ludowe, bo to Austriacy wprowadzili te szkoły ludowe, no to pewnie znasz. Szkoła się mieściła tu na placu, tam gdzie się mieścił Sąd Pokoju. A Sąd Pokoju do 1916 roku, tam był kiedyś Sąd Gminny w Miąsowej, a w 1916 roku zostały utworzone Sądy Pokoju w Polsce i to był Sąd Pokoju Rewir IV, któremu podlegały Brzegi, gmina Sopków i gmina Mierzwin. Ludzie z tamtych terenów tu mieli rozpatrywane sprawy. Bo wspomniałeś o tym podziale administracyjnym wcześniej, że należeliśmy do gminy Brzegi. Tak, i w 16 roku siedziba gminy Brzegi była tu w tym właśnie budynku. To był podziedziczowski budynek na tym placu. A wyprowadziła się gmina Brzegi, bo już zaczynało być ciasto. I faktycznie gmina Brzegi przeprowadziła się do swojego budynku w Brzegach. Tam też nie mieli luksusu, ale już byli na swoim, a tu się dla sądu poprawiło. To dawna szkoła, tak? Tak, dawna stara szkoła. Ten budynek dawnej tak. szkoły, w której ja jeszcze też praktyki odbywałem. Pamiętam tę szkołę. To jest tak, dawna szkoła, to podarowała pani Maria Brodzić-Zacharkiewiczówna. To była przyjaciółka, koleżanka właściciela folwarku Ossowa, Jana Jaskłowskiego. On był kawalerem, ale to była jego, nazwijmy to, przyjaciółka. I on później przepisał to na nią, a ona podarowała, tu prawie hektar jest tego, podarowała jako aktem notarialnym po wsze czasy, tak to było nazwane, przed notariuszem Drygulskim Mieczysławem w Skielcach. Ona podarowała to dla gromady Miąsowa i Ossowa. I to było dwóch przedstawicieli, którzy przyjmowali, powiedzmy, w imieniu gromady. Z Miąsowej był Juszczyk, nazwisko takie, a z Ossowej był Sopczyk, którzy przyjmowali. No i taki był warunek, między innymi, że ta szkoła ma się nazywać po wsze czasy Szkoła Ludowa imienia Jana Jaskłowskiego. No ale później już nie było takiego imienia. Jaskłowscy mieszkali też w Mnichowie. To tak, oni się tak, to są dziedzicy z Mnichowa. Ostatni właściciele dóbr mnichowskich, Jaskłowscy. To był Jan Jaskłowski stary, miał syna Stanisława, miał dwie córki i miał syna Wacława, który objął tą rodową spuściznę we Mnichowie. Wacław Jaskłowski to był sędzia wykształcony, był w sądzie w Żarnowcu, w sądzie w Miechowie, a w Miąsowej w sądzie pokoju był jego szwagier, Mikutowicz Bronisław. Też kawaler, taki stary dziwak to był podobno, jak ludzie opowiadali, klął ile nie miara. I jak on zmarł w 16 roku, to Wacław, jego szwagier Jaskłowski, pisał do sądu w Kielcach Okręgowego prośbę, żeby go przenieśli z Miechowa tu. I został i przenieśli go. I tu już był do końca. Wacław Jaskłowski był tu sędzią pokoju w Miąsowie. Bo później też powstał, ale to może ty będziesz wiedział, później sąd w pokoju w Miąsowej zmniejszył się o Sopków. A w Sopkowie był sąd pokoju później, Stasiu? Był sąd, no mówili, Grodzki bodajże. Grodzki, bo to było tak, jeszcze. Był tak. Sąd Grodzki, jest ten budynek nawet zachowany niedaleko mnie. Już w takim stanie nie najlepszym, ale jest. Jest. Pytanie też takie jest, czy tu mieszkali, czy mieszkały jakieś rodziny żydowskie? Bo, mieszkały. Tak? Mieszkały rodziny żydowskie. Mieszkały, bo jak przeszukiwałem akty metrykalne z naszej parafii, to był taki okres 100 lat, bo od 1800 mniej więcej 10 roku do 1912 roku akurat miałem możliwość przeglądałem, można wiele wyczytać. No i tu znalazłem właśnie akty urodzenia, akty ślubu,
bo jako taką administracją w ogóle taką stanu cywilnego to się zajmowały kościoły. Ksiądz się zajmował, proboszcz na danej parafii. I mieszkali tu tacy Żydzi, byli karczmarze żydowscy, brali śluby. Na przykład w 1812 roku taki Żyd mieszkał, Jakub Joj, który był we Mnichowie karczmarzem. Żona była Gitla, panieńskie nazwisko Dawidów. Dawid się nazywała, przepraszam. Taki był też Żyd. Mojsza Dawidowicz, którzy, tak zapisane by było, przy szwagrze swoim karczmarzu mnichowskim zamieszkały, to prawdopodobnie przy tym Jakubie Joj. No, w 1818 roku ślub biorą 23 listopada Wulf Berkowicz i 17-letnia Serka Jakubowicz. Kilka lat później znowu występują Szmul Jakubowicz. W Bizorędzie, Stasiu, wiesz, gdzie Bizorenda oczywiście, mieszkał Helman Szlama. Na wyspie, tam gdzie młyn, też mieszkał Lejzor Dawidowicz, jeżeli chodzi Izrael Herszowicz. Na Komornym mieszkał tam jego żona Rachela, też była. No i jeszcze tu mi się pojawiają we Mzurowej nazwiska Żydów. Zelman Szlamowicz Elzenberg, Hersz Fajszer, kolejny Szmul Jakubowicz, Lejzor Jakubowicz, Szmul Sepirowski, Waringler, żonę miał Esterę z Dawidów, to już oni mieszkali w Szczepanowie. Lejzor Trawiński, Joel Orzechowski, to też mieszkali w Szczepanowie. W 1847 roku karczmarzem tu na Ossowej, bo tam karczma była, był Paweł Bonnenberg. Ale jeszcze też pojawiło mi się nazwisko Żyda, który tu mieszkał w Miąsowej. Postaram ci się tu zaraz odnaleźć. Głównie karczmy mieli? W 1887 roku, tu w Miąsowej, w nocy był napad złodziejski na dom. Tu mieszkał w Miąsowej Żyd, nazwisko Rosenthal się nazywał. A byli wiejscy stróże, to był Pędźwilk i Sendek, to musieli, co rok, co noc się zmieniali i dwóch gospodarzy chodziło z lampką, z kijami, czasami z psem i pilnowali, patrolowali wieś. I przyłapali złodzieli, jak się próbowali pod kop zrobić pod tego Żyda. Pod przycieś to nazywali. I ci stróże zauważyli, że się dzieje, narobili rabanu i pogonili. Oni uciekali w stronę Mnichowa przez pola i ci stróże biegli za nimi, złodzieje się ostrzeliwali. Jeden tak nieszczęśliwie był szczał, że trafił tego chłopa Pędźwilka w szyję, przestrzelił mu szyję i on umarł. Zabrali go do szpitala, wprawdzie jakiś tam szpital był chyba świętego Wojciecha w Kielcach i tam zmarł. No to taki mi się tu ten właśnie w Miąsowej pamiętam. No to tak z tych, co tutaj... Ale mieszkali też inni, bo na dworze mnichowskim, we dworze mnichowskim właśnie w tym okresie, co ci pierwsi Żydzi, tutaj co podawałem ci, to też mieszkali na przykład rodziny niemieckie. Na przykład w 1811 roku mieszkał Jan Ernest Knothe, to był oficjalista tutaj w dworze mnichowskim. Jego teś Krzysztof Schnabel, leśniczym był Fryderyk Enterkunst, ewangelik, żonę miał z Rotterów, ale żona, co ciekawe, była katoliczką. No i tu urodziła synka, dali mu we Mnichowie na imię Ernest Teofil. Na Rutkach mieszkał Józef Noll, Christian Pohl zmarł w 1846 roku. Byli też Rosjanie, no Rosjanie na przykład, tu dwóch Rosjan, jeden robił w browarze, nazywał się Aleksiej Biłsonow, wziął ślub z Agnieszką Jaskulską, to była córka leśniczego Franciszka Jaskulskiego. On pochodził ze wsi Kuźniska z Rosji, w browarze pracował. A 100 lat po nim też Rosjanin Mikołaj Bażuntow, wdowiec, wziął ślub z Miąsowej z dziewczyną. I ona się nazywała Marianna Sendek. Wzięli ślub, tu się urodził im syn, a później gdzieś wyjechali obydwoje, nie do Rosji, tylko na Śląsk, bodajże do Siemianowic Śląskich. Też Niemiec wziął ślub w 1931 roku. August Robert Wlitz z Królestwa Niemieckiego, z Ossowej z mieszkanką
osobę, Wiktorią Jagodzińską też wziął ślub. Także tu było z okresu, jak tu było stacjonowało wojsko cesarsko-królewskie, austriackie z I wojny światowej, to też tu z Mionsowej Kubalska wyszła za Czecha, to był porucznik, nazywał się Kopecki, to był z Czech, świadkiem też był jego kolega, też Czech, tu na ślubie i wyjechali stąd później. Pobrali się, ona tu mieszkała w tamtej rejonie, bo tam mieszkali Kubalscy, teraz już nie ma tego nazwiska. No, w Bizorędzie byli Żydzi, Stasiu, bo tak na przykład taki okres, tu ci powiem, bardziej bliższy nas. 1920 rok, 1909 rok wcześniejszy, mieszkał Szmul Słabęcki, Szulman, takie nazwiska się pojawiały. Jak parcelowali majątek państwowy zresztą w Bizorędzie, to było za rządu, gdy premierem był Witos, po wojnie bolszewickiej, ponieważ mnóstwo chłopów, jakby powiedzieć, zareagowało na jego odzew i apel o wstępowanie do Wojska Polskiego przed tą wojną z bolszewikami, nie, w trakcie wojny z bolszewikami, nie przed wojną, tylko w trakcie, to ten później rozdawano, nie rozdawano, sprzedawano po 50% wartości gruntu majątki państwowe, na przykład Brzezno, na przykład Brzegi, Bizorenda, tam były majątki państwowe takie. I w Bizorędzie właśnie jak rozdawano, to tam doszło do wielkich nieprawidłowości. W sumie mieszkańcy złożyli 38 skarg do Warszawy na nieprawidłowości przy podziale, przy tej parcelacji. I między innymi właśnie jeden z tych właśnie Żydów, tylko nie powiem, ale zdaje mi się, że to był Słabęcki, który pisząc, zresztą on się odwołał do takiej rady żydowskiej posłów i senatorów żydowskich przy parlamencie, przy Sejmie Polskim, też on pisał między innymi, że czterech jego synów służyło w Wojsku Polskim, dwóch było na wojnie bolszewickiej. No i ziemi dostał nie tyle, ile by chciał, tylko mało dostał, bo on podkreślał w tym piśmie, że on jest pachciarzem, jest biedny i chciał więcej tej ziemi. Też mieszkali właśnie tam Żydzi. Czyli też... Pełny przekrój. Pełny przekrój. Właśnie tak słucham i widzę, że i Miąsowa, i Mzurowa, i Szczepanów, i Bizorenda, czyli cała ta część obecna gminy Sopków właśnie też ci Żydzi byli no. Tutaj i każda miejscowość miała ich trochę. Ale byli też, Stasiu, posiadaczami ziemskimi, nie wiem czy wiesz, Żydzi tu na naszym terenie, nazwijmy Sopkowskim, bo tak to trzeba by powiedzieć. No, no Sopków był, majątek Sopkowski należał pod odsłonie XIX wieku, już no. Znalazł się w rękach żydowskich. Patrz, tu mam tak, w 1908 roku folwark Ujazd i 180 morg. Folwark Ujazd to już jest dawno nieistniejący. W tym miejscu przechodzi teraz ta trasa szybkiego ruchu, ta nowa siódemka. To jest tam przy Smykowie, tylko między Smykowem a Mnichowem. Tam przechodzi szosa teraz. Tam był folwark, tam mieszkało 46 osób, o ile pamiętam. I tam folwark mieli dwóch Żydów. Majer Goldlust i Henryk Goldfinger. W Bizorędzie za długi majątek od Tańskiego, bo ostatnim chyba był właścicielem Tański, przejął Żyd Weingold. Miał 281 mur. W Sokołowie Górnym tu mam Berek Blumenfeld. A w Brzegach był też właścicielem majątku jakiś Wingold. W Miąsowej, Stasiu, nie powiedziałem, w Miąsowej, tam jak jest za stacją, my to mówimy na stawnia, teraz tam się budują domy. Tam był tartak kiedyś. Bliskość torów, rozjazdy porobione, tory, drzewa nie brakowało, bo lasy były obfite, tu były wszędzie lasy, w tamtą stronę, nie mówiąc o mnichowskich lasach. I tam Żyd, kaminer, wybudował tartak parowy. To był ówczesny tartak, bardzo nowoczesny, bo tam maszyny były na licencji amerykańskiej. I oprócz niego jeszcze miał drugi tartak, ale nie on, inny Żyd, Rosenberg, na Rutkach, właściwie to przed Rutkami. No, też tam był tartak. Też Żyd był posiadaczem. Później to ludność miejscowa nazywała to Kierkut, to miejsce, bo tam tartak został później rozebrany. Trudno mi powiedzieć, czy to było w czasie wojny, czy jeszcze przed wojną to było zlikwidowane, ale w każdym razie tam były te tartaki. Opowiadał mi o tym właśnie taki 96-letni
doskonale pamiętał to. Mieszkaniec Miąsowej, on właściwie pochodził ze Mnichowa. Taki Stanisław Gocał dużo wiedział na ten temat. W ogóle na tematy historyczne, które dotyczyły tu naszej okolicy, bardzo dużo wiedział. Znałem. Znałeś go? No tak, powinieneś go znać. No. Znałem. Stasia Gocała, no. 96 lat miał, tak. Kaminer, nazwisko znane, kamienerzy byli właścicielami majątku w Sopkowie. Nie wiem, czy to ta sama chyba rodzina, ta sama. Ale możliwe, że tak. I nie tylko w Sopkowie, bo również w Tokarni oni mieli tutaj sporo majątku. Generalnie to tak, kontakty ze społecznością żydowską siłą rzeczy, nie tylko powiedzmy takie duże miejscowości, jak, bo to duża miejscowość, dawne miasto przecież, Sopków, czy Wodzisław, czy Chmielnik, czy Chęciny, prawda, tu nam bliższe, gdzie było dużo Żydów, którzy się zajmowali przede wszystkim działalnością usługową, handlarską, jakąś tam może wytwórczością też, ale na wsiach też siłą rzeczy to było, bo nawet mieli tu grunt w Miąsowej, Żydzi mieli, tak jak wspomniałem wcześniej, kupowali z parcelacji tam z ujazdu, na Osowej też kupowali i siłą rzeczy był kontakt z nimi. No, różnie to był, ten kontakt się układał, bo na przykład Żydzi posiadali gotówkę. Posiadali gotówkę, a co jeszcze znamienne jest, że jak przeglądałem akty metrykalne, to nawet w 1840 roku, 1880, to wszędzie na podpisach, przy aktach metrykalnych urodzeń, to Żydzi się umieli podpisywać. Podpisywali się po hebrajsku, ale podpisywali się. Natomiast bardzo rzadko było, żeby włościanin, czyli chłop, umiał się podpisać. Przeważnie krzyżyki, a najczęściej to było, że za niego podpisywał proboszcz lub organista, bo oni nie umieli ani czytać, ani pisać. Natomiast Żydzi byli wykształconymi i posiadali taką wiedzę. Stąd też na przykład w okresie po wojnie bolszewickiej, w ogóle po odzyskaniu niepodległości, no, kryzys w całej Polsce był, bieda była w miastach, na wsiach, było bezrobocie, strajki, generalnie była wielka bieda. No i siłą rzeczy też na przykład po I wojnie światowej takie wsie jak Miąsowa, Osowa czy Mzurowa, najbardziej Miąsowa była zniszczona z tych. Zresztą tu stały armaty austriackie, stąd oszczeliwano, nie tu, tylko tam za wsią, oszczeliwano Zamek Królewski, tam została strącona środkowa baszta, to tu z Miąsowej strzelano. Później zostało to zrekonstruowane w 2000 roku. Tu stał moździerz? Czy dalej tam? Emma stała tam. Tam była karczma, tak? Za karczmą. Karczma była mniej więcej orientacyjnie tuż za zakładem naprawczym tych gajdów, co mają ten warsztat samochodowy. Gdzie mieszkał kiedyś Zawadziński, Stępień, tam gajdy mają. Tam mniej więcej stała karczma i za tą karczmą ta chuda Emma stała, co oszczeliwano też pozycje rosyjskie. Ale tam za wsią było stanowisko też armat i oszczeliwali zamek. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie na wieżach zamkowych umieścili obserwatorów, którzy kierowali ogniem z kolei ich dział tu. No i tak się udało, że mnie to opowiadał stary historyk, nauczyciel zresztą z Chęcin, Stanisław Sobczyk się nazywał, no staruszek już był wtedy, jak tam chodziłem do szkoły, to on mi zawsze przytykał, że od was z Miąsowej strzelano do naszego zamku. No i on to pamiętał, to znaczy, czy pamiętał, nie wiem, ale doskonale znał tą historię i opowiadał o tym właśnie, że tak było. Ale wrócę tutaj do tego elementu, że chłopi siłą rzeczy potrzebowali na odbudowę, na zakup jakichś podstawowych narzędzi do pracy w roli gotówki. Skąd tej gotówki można było wziąć? No pożyczali. Nie było tak jak dzisiaj banków mnóstwo, tylko przede wszystkim pożyczali u Żydów. Na wysoki procent, lichwiarski, nie ukrywam. Dziesiątki mieszkańców Miąsowej, Osowej, Mzurowej, ale i Brzezna, i Brzegów, bo tak jak znalazłem nazwiska tamtejszej, z Bizorendy, byli zadłużeni u Żydów. U tego wspomnianego przeze mnie Berka Godleskiego, u Żydów z Jędrzejowa, u Żydów z Chęcin. Mój dziadek też był zadłużony u dwóch Żydów z Jędrzejowa. I to zadłużenie było bardzo uciążliwe. Dlaczego? Że procent był tak skonstruowany i umowa, że przykładowo powiem, chłop pożyczył 800 zł. Przedwojennych pożyczył 800 zł. Spłacał przez na przykład 4 lata, 6 lat,
I ciągle miał do spłacenia już nie 800 zł, tylko 1200 zł, mimo że spłacał raty. Tak to przyrastało. To taka była, nie wiem jak to nazwać, na pewno nie piramida finansowa, bo to nie ten mechanizm, tylko że lichwiarski, zabójczy procent był, zabójczy. I dlatego nie pamiętam już w którym roku rząd polski usiłował i zrobił to, wydał taki dekret, czy rozporządzenie to chyba było nawet, w którym wprowadził powiatowe komisje rozjemcze, które były do spraw oddłużenia wsi polskiej u Żydów. I był, czteroosobowa była, byli przedstawiciele powiatu, był przedstawiciel chłopów, to przeważnie, jak pamiętam nazwiska, to był taki poseł PSL, z Piasków tamtych, ale nie tych naszych Piasków, Stasiu, tylko tych za Jędrzejowa. Nazywał się Władysław Sobczyk, to był przedstawiciel chłopów, rolnictwa, włościan. I jeszcze ktoś tam był, już nie pamiętam w tej chwili kto, ale to urzędowi. I oni rozpatrywali wszelkie prośby chłopów o oddłużenie. I trzeba powiedzieć, że w dużej mierze byli oddłużani, w dużej mierze byli uznawane już te spłaty, jeżeli tylko potrafili zadysponować na przykład kwitem, że zapłacił. Bo też się zdarzało, że nie miał dokumentu, że zapłacił, było tylko słowo przeciwko słowu. No, chłop przedstawiał świadka, na przykład sąsiada, kogoś tam jeszcze, że przecież razem żeśmy pojechali do Chęcin i zapłaciłem. No i tu była sprawa problematyczna, bo to było różnie. To było różnie. Raz uznali, raz nie uznali. Natomiast jeżeli chłop był na tyle zapobiegliwy, że dostał jakieś tam pokwitowanie, a już to był okres, Stasiu, ten, że już coraz więcej ludzi umiało czytać i pisać i się podpisać nawet. I nawet się podpisać już umieli i potrafili już coś przeczytać. Jeżeli chodzi. No i państwo polskie poszło, że poddłużało właśnie u tych Żydów, którzy no, można powiedzieć, wyzyskiwali, wykorzystując tą sytuację ciężką, wyzyskiwali. No tak jak teraz niekiedy robią banki, niektóre banki, bo nie można powiedzieć, że wszystkie. Jak w Chęcinach zostało utworzone getto, doszło tam do ucieczki. Uciekło kilkunastu, nawet znalazłem wzmiankę w jednym opracowaniu, że tam przeszło 20 Żydów i ukrywali się w okolicznych lasach. Bo gdzie mieli się? Do miasta nie poszli, nie mogli. W jamach, w wykrotach, gdzieś tam w gęstwinach, na moczarach się ukrywali. I do tego dziadka przyszedł właśnie ten kolega, ten Żyd z Chęcin, który uciekł z getta. I dziadek ukrywał go. Nie potrafię powiedzieć, bo to ja byłem, można powiedzieć, za małym, jak matka opowiadała, moja matka o tym. I jakby to powiedzieć, zbyt jeszcze płocho było w głowie, żeby się wypytać o szczegóły. Dzisiaj bym wypytał dokładnie wszystko, nawet i dziadka bym wypytał, ale nie przyszło do głowy i poszło w zapomnienie. I po paru miesiącach, ponieważ mój dziadek jeździł na roboty do Prus, się to nazywało, znał język niemiecki. Nie wiem, czy doskonale, ale nieraz pamiętam, jak chciał mnie tam z czymś rozśmieszyć, to mi po niemiecku mówiła. To wierszyk, a to coś tam mówi po niemiecku. Oczywiście ja gębę rozdziawiłem, bo nie rozumiałem nic. No ale dziadek... I oni mieszkali na uboczu, za główną wsią, pod górą Zelejowską, tam właściwie pod górami gałęzickimi mieszkali. I tam Niemcy przychodzili, bo cały czas trwała obława, a nawet obława nawet wysyłali w teren Volksdeutschów z Poznańskiego, którzy też udawali uciekinierów, doskonale znali język polski, żeby wyśledzić dzieci, Żydzi są, kto im pomaga. No i dziadek wiedział, że ta pętla się zaciska, że coraz częściej zaglądają Niemcy i pytają, czy nie było tych Żydów, a on ukrywał tego Żyda. Nie w jakiejś ziemiance, gdzieś tam w stodole ukrywał, ale też nie potrafię powiedzieć, czy pod snopkami, czy gdzieś tam. No i któregoś, a miał czworo dzieci małych. Wiedział, jaka jest kara, bo wcześniej tu na Wilkomii za Bizorendą, na tym starym młynie, tam był młyn, teraz to już pozarastało. Tam w tym młynie też ukrywali Żydów, dzieci żydowskie ukrywali. No i ktoś doniósł. Trudno powiedzieć, kto doniósł, bo przychodzili tam do tego młyna, też młynarz dawał zboże, dawał mąkę tym biednym ludziom, co się ukrywali, jakoś tam ich ratował. No i przyszli Niemcy i spalili, zostawili tylko dzieci, a wszystkich na żywca wzięli, kogo tam zastrzelili, to zastrzelili, wszystkich spalili. Jak Niemcy poszli po pożarze, to przyszli ludzie, zebrali kostki, te niedopalone, do skrzyń i pochowali. I więc strach był, co tu dużo mówić przed tym. No i dziadek zrezygnował, poszedł, powiedział temu Żydowi, że musisz iść, bo boję się, po prostu się boję. Boję się o życie, bo wszystkich nas wybiją tu.
No i poszedł ten Żyd. Tak było, ale też nie tylko, bo na przykład tu nad Nidą Wola Teserowa, Stasiu, nie? Ale zanim powiem Ci o Woli Teserowej, to jeszcze Ci powiem za Mzurową, ale niedaleko Nidy, taki, tam kiedyś była osada taka węglarska, tam wypalano węgiel na zielonkach tak zwanych i tam, kurier jechał, tam też się ukrywali Żydzi, nie wiem co się stało z nimi, ale w Woli Teserowej też się Żydzi ukrywali. Ludzie im pomagali, tym Żydom, i przychodzili w nocy, między innymi do takiej rodziny wujcików. Wujciki im pomagali, wiem, bo to opowiadała córka tych wujcików, już nie żyjąca zresztą. Ona mi opowiadała, że przychodzili do ojca i on im dawał tam w nocy. Było zabiedzone, oni mieli aryjski wygląd, nie mieli takiego typowego semickiego wyglądu, aryjski, było im łatwiej. I w tych lasach tam nad Nidą, Bizoręckich i tak dalej, tam się ukrywali. I któregoś dnia, ponieważ byli, wiadomo, brudni, zaniedbani, w Bocheńcu, tam za mostem, zaczęli się myć w rzece, kąpać się w rzece, żeby ten brud. To był chłopiec i jego dwie albo trzy siostry, już nie pamiętam dokładnie, ale jego siostry. Przejeżdżali akurat Niemcy od Małogoszcza na Kielce tą trasą i nic by się nie działo, nic by się nie stało, tylko stracili głowę, czyli zobaczyli samochód z Niemcami, z bronią, zaczęli uciekać. Więc Niemcy zareagowali błyskawicznie. No kto może uciekać? Ktoś, kto się ich obawia z jakiegoś względu. I zaczęli strzelać. Dziewczynę wiem, że zabili. Chłopiec uciekł. Później się spotkała z nim, z tym chłopcem w Legnicy. Kobieta z Woli Teserowej, która wyjechała na ziemię odzyskane. Poznali się. Poznał ją i mówił, że wyjeżdża z Polski, jedzie do Izraela. Tyle wiem. W Rębieszycach na przykład też mieszkała Żydóweczka, też taki miała wygląd nieżydowski, jasnowłosa dziewczyna. I jak Niemcy robili przeszukania w Rębieszyc, to ona się schowała wraz z innymi ludźmi do kościoła. Ale ludzie później wyszli, ci miejscowi, a ona ze strachu siedziała do następnego dnia. I tam ją odkrył kościelny, który otwierał kościół, że ona siedziała. I modliła się, bo później się przyznała, że modliła się cały czas do obrazu Matki Boskiej razem z tymi ludźmi i tak dalej. Przeżyła. Przeżyła wojnę. Wyjechała też gdzieś na ziemię odzyskane. Poznała chłopaka, Polaka, i razem wyjechali do Izraela, a z Izraela wyjechali do Stanów Zjednoczonych. I po wojnie przysłała tutaj do proboszcza Rębieszyckiego przysłała $300 na odnowienie, renowację tego obrazu Matki Boskiej. No, to też wiem od tej właśnie wujcikowej, która opowiadała mi o tym. Także były różne sytuacje. Bardzo różne sytuacje i w sumie z tego co mówisz, to pokazujesz skalę, że jednak dużo było tych przypadków, tej pomocy, tak trzeba powiedzieć. No, fakt, że potrzeby były też olbrzymie, bo to jednak było też bardzo dużo ludzi, którzy tej pomocy potrzebowali, ale przynajmniej jakaś część tych Polaków, tutaj mieszkańców, pomagało. Pomagali, no strach był olbrzymi, Stasiu, bo kary, jak wiesz, za podanie szklanki, inaczej nawet, za niepowiadomienie władz niemieckich o tym, że jest Żyd, że się ukrywa, że widziałeś, to już groziła kara śmierci, już groziła, bo przecież oglądamy nawet i program, ale tak było. W 40 bodajże drugim albo trzecim roku, ale to nie jestem dokładnie pewien, to mi mój ojciec opowiadał, jak na Ossowej złapał Niemiec Żyda. Był z psem wilczurem, uzbrojony oczywiście, złapał tego Żyda i prowadził go na stację tu do Miąsowej. Oczywiście nie było tak zarośnięte, bo tu prowadziła wydeptana ścieżka, było wypasione przez krowy. Wzdłuż toru go prowadził, żeby go zabrać do Jędrzejowa. I cały czas szczuł tym wilczurem. Ten wilczur był, ojciec mówi, że on był chyba szkolony, bo bardzo gryzł. Szkolony do takich celów właśnie. I zagryzł tego Żyda, można powiedzieć, prawie że zagryzł. I tu gdzieś na tych łąkach, tu jak już szczykowe łąki, tu już ten Żyd się nie podniósł i ten Niemiec go dobił i nawet nie pozwolił ludziom tu, żeby go pochować. Ale za parę dni ludzie go potajemnie pochowali, tego Żyda. Prawdopodobnie tam gdzieś pochowali, my to mówimy na Peczkielowie, bo tam chowano zabitych Niemców, jak Ruscy weszli tu, bo Ruscy się nie zackali z Niemcami, rozstrzeliwali. I tam wywozili tych zabitych Niemców i tam prawdopodobnie tego Żyda też pochowano. Ja jak budowałem ten dom, to z ojcem żeśmy brali piasek, końmi żeśmy wozili
Tam była piaskownia i tam kupiliśmy piasek. Ja kupiłem piasek od takiego kolegi tu, bo to była jego działka i braliśmy z ojcem furmankami, żeśmy wozili. I wykopaliśmy kość, to znaczy kość długa. I pytałem się ojca, co to za kość? On przyszedł, obejrzał, bo to on z jednej strony był fury, ja z drugiej. Przyszedł i kazał mi zakopać tam dalej, bo powiedział, że to jest ludzka kość. I wtedy mi powiedział, że tu byli Niemcy zakopywani. I ten Żyd też był tu zakopany. No ale na przykład kilku Niemców jest zakopanych koło nasypu kolejowego tam dalej w stronę Ossowej. Właściwie to już jest teren Ossowej, w stronę Brzezna. Tam go ludzie zakopali, bo go Ruski zastrzelił w styczniu 1945 roku. Zastrzelił go tam przy torach. I długo leżał. Właściwie to on zamarzł tam w takiej kałuży wody, bo to zamarzło i on leżał. Ale jak roztajało, to ludzie go poszli. No nawet się obawiali. Względy, Stasiu, tak. Pierwsze sanitarne, drugie na pewno ludzkie, czy na odwrót, może odwróćmy, że pierwsze humanitarne, że człowiek, trzeba go pochować, później też sanitarne. No, tu przy tej drodze, którą ja tu mieszkam, jest zakopanych trzech młodych chłopców, Niemców z okresu wojny, tu. Dlaczego są zakopani tu? No bo Ruscy jak weszli, tu mieszkała Grabalska kuzynka, później wyszła za Kwietnia, na tak zwanej Lipówce, to byli chłopcy tacy, mieli 16-17 lat, 45, ostatni żółt, ostatni wysiłek Hitlera, brał przecież i starców, i dzieci już. No i tu i Rosjanie rozwalili, rozstrzelali ich, kazali im się najpierw rozebrać do naga. Oni się chowali za chłopskim wozem, żeby prosili się, żeby ich nie zabijać. No ale mimo wszystko Ruscy ich zastrzelili i ludzie ich tu pochowali. Tu w Miąsowej istniała taka groźna banda rabunkowa, co nawet ją zlikwidował oddział, no może nie oddział Barabasza, no Barabasz. W każdym razie brali udział Wesołoscy Skorytnicy. Saturnin, ten, trzech ich było, tak? Wiesiek. Saturnin, Wiesław, jeszcze jeden i jeszcze no jeden. Nie pamiętam no imienia. No to Leszek. Tak. I oni tu między innymi byli też i oni brali udział w tej obławie, wyłapali tych miejscowych i rozwalili tam tylko folwarku tego, co, o którym tu wspominałem, z nieistniejącego. I oni są pochowani tu na cmentarzu mnichowskim. I co ciekawe, w lesie mnichowskim Niemcy przywieźli dwóch oficerów Armii Krajowej schwytanych w Sędziszowie. To był Maszczyński i Piórecki, o ile pamiętam. Porucznik Maszczyński i Piórecki. I zabili ich w lesie we Mnichowie. I po wielu latach ktoś z rodziny przeniósł te ciała i są pochowani koło tych bandziorów. Dokładnie leży bandyta, herszt tej bandy, nie będę mówił nazwiska, tu z Miąsowej. Leży drugi i jest Eugeniusz Maszczyński pochowany. Pseudonim Kotwica. No też taki paradoks, nie? Niestety, ale tak to ziemia przyjmowała wszystkich. To znaczy się, ja myślę, że ona nawet jak wyszukiwała miejsca, to nie zdawała sobie sprawy, kto to jest. No nie wiedziała. Było miejsce, pochowała tego swojego brata, czy to była może wujka ktoś pochował, no nie wiem, rodzina w każdym bądź razie. I leżą właśnie nawet tutaj Franciszek Łachwa, to mi mówi, zobacz Stasiu, mówi, jaki paradoks historii. Rechot. Ojciec mi opowiadał taką historię z okresu, tylko już nie potrafię powiedzieć, czy to był 42 czy 43 rok, był w okresie wojny, Stasiu. Tak. Na Ossowej Niemiec, chyba żandarm niemiecki, z psem, szkolonym wilczurem, schwytał Żyda i wprowadził go, żeby go zabrać ze sobą do Jędrzejowa, prowadził go w kierunku stacji tu kolejowej Miąsowej. Prowadził go wzdłuż toru od Ossowej, ponieważ teraz to jest pozarastane, ale tu była ścieżka wydeptana do stacji i druga sprawa, to też było wypasione przez kolej. Tu był elegancki teren, równiutki, można było w piłkę grać po tamtej stronie torów. Ale cały czas maltretował tego Żyda. I bił, a przede wszystkim szczuł tym psem. Ten pies gryzł tego Żyda cały czas, że mniej więcej w tej okolicy, jak łąka tu już szczyka, doszli i ten Żyd już upadł, już się nie podnosił. I można powiedzieć, że ten wilczur go prawie że zagryzł. Niemiec go dobił, zastrzelił i zostawił. Jeszcze nie pozwolił, powiedział sołtysowi, że nie wolno go chować. Nie wolno. Ale po kilku dniach mieszkańcy potajemnie zabrali to ciało i wywieźli tam za wieś, tam my to mówimy Peczkierów, tam taki przysiółek tam i tam go pochowali, pogrzebali tego Żyda. A w
1945 roku, jak weszli Rosjanie, Rosjanie zabijali każdego Niemca, którego spotkali. Który nie zdążył uciec, to nie było jeńca, nie było. Jeden tylko przypadek jest mi znany, który też ojciec opowiadał, jak Rosjanin wziął do niewoli niemieckiego żołnierza, nie zabił go, tylko go wrzucił na furmankę, nakręcił, koniem jechał i zawiózł go, bo siedziba NKWD początkowo była tam w Brzegach. I tam go zawiózł. A tak to wszystkich zabijali. I zostawiali, bo się, oczywiście Rosjanie się nie martwili, co tylko zostawili. No ale ludzie chowali tych Niemców. Raz, że mówię, ze względów humanitarnych, a drugie to ze względu na obawę na też na zarazę. I wywozili też tam w to samo miejsce, tam gdzie został pochowany ten Żyd. I tam są pochowani ci Niemcy. No, taki chichot historii, Stasiu. Tak jest, tak trzeba powiedzieć. Tak. Ale też taka refleksja, jak tak słucham właśnie tego, co mówisz, że w sumie na tak niewielkim obszarze było tego pełno w tym czasie, w czasie wojny. W Sobkowie to dotyczyło Żydów, dotyczyło Cyganów, także i Polaka. W Sokołowie przerwę ci, Stasiu, co spalili tą rodzinę. W Sokołowie Górnym, tak. Niemcy spalili. Matkę z córką. Nawet kilka dni temu byłem przy ich grobie na cmentarzu w Sobkowie. Natomiast tutaj też okazuje się, że w sumie na niewielkim obszarze tych tragicznych wydarzeń było wiele. I jednym z takich tragicznych wydarzeń była egzekucja, którą urządzili Niemcy. To już nie wiem, czy to jest teren Osowej czy Miąsowej jeszcze, tak na pograniczu. Tak na pograniczu, bo to się niby pisze pomnik w Miąsowej, bo się kojarzy Miąsowa, ale wydaje mi się, że to jest właściwie, tak jak powiedziałeś, właściwe słowo, pogranicze. Pogranicze. W każdym bądź razie, nawet nie tak dawno jeden z takich działaczy takiego stowarzyszenia Jodła zwrócił się z apelem o upamiętnienie tego miejsca, takie lepsze upamiętnienie, bo tak prawdę mówiąc, to o tym miejscu specjalnie się nie mówi. Nawet jeżeli tam nie ma ciał, bo chyba już nie ma, bo było eksponowane, to samo miejsce jest ważne, bo tamta egzekucja miała miejsce. Nie odbywają się tutaj chyba żadne uroczystości, nic z tych rzeczy, nie? Nie, jest tam taki tego typu problem, że tam praktycznie nie ma dojścia. Kiedyś za poprzedniego ustroju, zresztą tak jak wspomniałem tu wcześniej, dojście było wzdłuż torów, ale było tam wyczyszczone, wygrabione, wykoszone, chłopi kosili, zbierali trawę i młodzież szkolna ze starej szkoły tam chodziła zawsze na uroczystości, tak było. Tam wspomniałeś, Stasiu, o tych ekshumacjach. Tam byli, wszyscy zostali tam pogrzebani, zakopani. Niemcy kazali chłopom, osowskim akurat, zabronować to, czyli konie, brony, żeby nie było śladu po tym tam. I tak było, ale później rodziny potajemnie wygrzebywały. W 1946 roku starosta jędrzejowski ówczesny wysłał do wszystkich wójtów, my, tak jak mówiłem, byliśmy w gminie Brzegi, tam byłem wójtem, o ile pamiętam, Kornecki, Felix chyba miał na imię, i on odpowiedział, jestem w posiadaniu tego pisma, którym odpowiedział, że jeszcze jest do ekshumacji 9 ciał w 1946 roku. Ale później zostały wszystkie zabrane, te ciała i tak dalej. Bo to on wymienił, że no 9 ciał jest tam, we Mnichowie jest tam ileś, 4 ciała w całej wsi, zaszczelonych w Brzeźnie, między Brzeznem a Miąsowym przy tej drodze jest jedno. Okazało się, że to było ciało żołnierza Kościuszkowca, który tu zginął podczas działań wojennych w 1945 roku. Zresztą w Brzeźnie był też obóz jeniecki dla kilkudziesięciu kościuszkowców, którzy tu byli osadzeni w Brzeźnie. Był. Nawet nie wiedziałem o tym, ale w dokumentach się akurat znalazło to. No i zostali zabrani. No tragedia, bo tu zginął, na przykład został rozstrzelany Ziental, taki Jan z Brzezna. I ten Ziental, tu go zastrzelili, rodzina zabrała, jest pochowany w Brzegach na cmentarzu. Tam byłem przy tym też jego grobie. Bo tam jest jeszcze jeden Ziental z Brzegów tym razem. Ten był z Brzezna, a ten z Brzegów. To był pierwszy dowódca placówki batalionu chłopskich w Brzegach, który został zadenucjonowany, czyli zdradzony. I Niemcy przyszli o 5 rano, żeby go aresztować. I on, można powiedzieć, że prawie że w bieliźnie skoczył w okno
wybił to okno i dobiegł do płotu przez ogród i na tym płocie już go kule dosięgły. Został zastrzelony. A jego żonę, Helenę, wywieziono do Ravensbrück. Wróciła ta Helena po wyzwoleniu przez Amerykanów. Jej córka mi opowiadała, że mama ważyła 26 kg, jak wróciła. I jak przyszła do brzegów, to się wstydziła iść w dzień do rodzinnego domu, bo była taki chodzący szkielet. No można sobie wyobrazić, dorosła kobieta, 26 kg waży, prawda? Czekała do zmroku zarośla nad Nidą i dopiero jak zapadł zmierzch, to przyszła do domu. Nikt jej nie poznał. No to takie były tu te tragedie. Ale też jeszcze wspomnę, bo tak mówiliśmy, w Mnichowskim Lesie, bo tam jest kilka tych grobów osób pomordowanych, zabitych przez Niemców, było też dwóch braci z Prząsławia, o ile pamiętam, nazywali się Grzywnowicze, którzy w Prząsławiu przechowywali Żydów, ukrywali, wydało się, i Niemcy ich tu przywieźli do Mnichowskiego Lasu, bo tu Niemcy sobie coś upodobali, ten Mnichowski Las, bo na przykład ze Złotnik tu przywieźli, rozstrzelali kilkadziesiąt osób, z Lipnicy przywieźli, później też ich rodziny pozabierały, z Korytnicy, o ile pamiętam, Kędzior, takie nazwisko, tu był zastrzelony, też ich rodziny zabrały. No i też tu zostali ci, to byli młodzi chłopcy, mieli po 20 kilka lat, bracia Grzywnowicze, mieszkali w Prząsławiu, zostali tu zastrzeleni. No takie było życie, Stasiu. Też słyszałem o księdzu z Mnichowa, że też pomagał Żydom, tak. Że nie, dwie dziewczynki chyba uratował. Tak. Ksiądz Śliwakowski. Tak. Ksiądz Śliwakowski, tak. Wiem, że szukał dla nich schronienia w Korytnicy. Nawet się dziwiłem, dlaczego w Korytnicy, ale później znalazłem odpowiedź, bo bodajże w latach chyba 1932-34, przez dwa lata był proboszczem w Korytnicy i później tutaj przyszedł do Mnichowa i szukał, to wiem, bo od osoby, z którą pracowałem, że do jej mamy przyjechał do Korytnicy, prosił o pomoc. Ta kobieta się bała, nie pomogła, ale wiem, że pomagał. Tak, tak było. Ksiądz Śliwakowski, z tej relacji, którą ja znam, ona tam może generalnie nie odbiega od prawdziwej historii, ale może tam szczegółami się różnić, że przyjechała do niego z Jędrzejowa matka, Żydówka, z dwojgiem, właśnie z dwoma córeczkami, prosząc o przechowanie. Czy to była znajoma księdza, czy ktoś polecił, czy ktoś... Nie jestem w stanie powiedzieć tego i chyba nikt już nie. I on faktycznie przechowywał. I te Żydówki dotrwały, przeżyły, przyjechały... nie pamiętam. Po wojnie przyjechały w każdym razie do tego księdza Śliwakowskiego odwiedzić, ale się spóźnił, bo już ksiądz nie żył, umarł. Zresztą on nie nażył długo, bo on w miarę na dzisiejsze czasy to można powiedzieć, że nie miał jeszcze 60 chyba lat, jak zmarł. Na początku lat 60 bodajże, dość nagle, tak? Tak, nagle, on na serce zmarł i te Żydóweczki przyjechały, te wdzięczne dziewczyny, już dorosłe, przyjechały do niego, ale no już niestety go nie zostały. Nie zdążyły. Był też we Mnichowie ksiądz z okresu powstania styczniowego, Stasiu, nazywał się Strojnowski, pisany przez Y. Ksiądz Strojnowski, który głosił patriotyczne kazania przeciwko Moskalom, przeciwko carowi, wzywał do udziału w powstaniach. No i też Rosjanie go aresztowali, zesłali na Sybir. Nawet w wykazie rosyjskim udało mi się w internecie znaleźć jego nazwisko, że był na zesłaniu. Tutaj była trasa przemarszu, jakby manifestacje patriotyczne, tak. Od Kielc, Chęcin do Jędrzejowa szli właśnie tędy. I tu możliwe, że tutaj były właśnie dlatego on może uczestniczył w tych manifestacjach, może miał takie sympatie i stąd go Rosjanie później wzięli. Jeszcze dodam ci, Stasiu, ciekawostkę. Ksiądz Śliwakowski był zwolennikiem, gorącym zwolennikiem i propagatorem ONR-u przed wojną, obozu narodowo-radykalnego, który jak wiadomo sympatią nie pałał do Żydów. A jednak, jakby powiedzieć, nie przeszkodziło mu to sympatia do NR-u i znany był też Śliwakowski, no to już to jest prawda też, znany był z tego, że na przykład na kazaniach namawiał tu miejscowych parafian do tego, żeby przede wszystkim kupowali w sklepach polskich, żeby nie kupowali, żeby wspomagali polskie sklepy, nie żydowskie. A jednak, gdy doszło do chwili próby, i można powiedzieć chwili próby takiej ważnej, Stasiu, bo to chodziło o życie, jego życie,
a nawet życie, bo jego siostra też tu mieszkała razem z nim w okresie wojny, pomagał jej, widocznie się nie przelewało tam gdzieś, skąd on pochodził, to podejrzewam, że życie wszystkich mieszkańców na parafii, na plebanii, przepraszam, na plebanii, to było życie, a jednak przyjął te dziewczynki żydowskie i przechował jakoś. Zresztą on taki był też patriotą, bo jak rozeszła się wieść, że Niemcy zabierali dzwony ze wszystkich parafii, z kościołów, no potrzebny był im do celów zbrojeniowych, do odlewania na łuski przede wszystkim chyba, no to dwa dzwony schowali, on i taki ówczesny kościelny w czasie wojny Beznosik, on był ze Mnichowa, schowali, a zostawili Niemcom tylko jeden dzwon, że tylko jeden jest, pęknięty, uszkodzony. Niemcy zabrali ten, a dwa zostały gdzieś wywiezione w pola i zakopane, później odkopane i zawisły z powrotem. No ciekawa postać. Swego czasu w gimnazjum ode mnie uczennice pisały o nim takie prace i prezentowały w Warszawie. Też kontrowersyjna postać, trochę trzeba powiedzieć, mająca wielki szacunek u miejscowych ludzi, tak. Bo z tego co wiem, to dbają o jego grup. Natomiast no, był w gronie księży patriotów, tak zwanych po wojnie, Bierut mu odznaczenia dawał i tak dalej. Więc mówię, bardzo to kontrowersyjne, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że jeżeli ktoś swoje życie narażał, to jest jakaś miara też tego człowieczeństwa, jeżeli rzeczywiście tak. Szukał schronienia dla tych młodych Żydówek, więc to bardzo dobrze o nim świadczy. W każdym razie taki życiorys też ciekawy. Też ciekawy, tak, właśnie. Tak. To też jest właśnie ciekawe zjawisko, że wiele z tych osób, które przed wojną agitowali właśnie, żeby kupować w polskich sklepach, żeby nie wspierać kapitału żydowskiego, można by powiedzieć, nawet mieli takie postawy antysemickie, w czasie wojny udzielali wsparcia Żydom, pomocy. Zofia Kossak jest tutaj takim najlepszym przykładem, często podawanym właśnie. Więcej takich osób było. Znaczy, działali w Żegocie właśnie, tak, w tej organizacji, która miała zasadanie. Ja myślę, że tu dochodzi, Stasiu, to takie się, jakby powiedzieć, najwyższej klasy człowieczeństwo się, mimo sympatii, uprzedzeń, ale pomogłem. Bo jesteś człowiekiem i też ci należało pomóc. I to ja uważam, że to jest dużo większy czyn bohaterski, znaczy się w czasie wojny, pomóc Żydom, niż jakiś inny czyn, prawda? Bo tutaj to już się, można powiedzieć, z góry w razie niepowodzenia skazywałeś siebie na śmierć. Wiedziałeś. Innego wyjścia nie było. Bo raczej Niemcy nie stosowali. Bo jeszcze za jakiś tam, powiedzmy, no opór, na przykład nieoddanie kontyngentu, zabicie świni potajemnie, to ci groził obóz koncentracyjny i tak dalej, bo tak było, że zabierali. A tu za pomoc Żydom to tylko była jedna kara i to w jedynym kraju w Europie, to chyba Polska była, prawda, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. W żadnym kraju tak nie było, tylko tu. A jednak się zdobywali na takie coś. No. Jest coś, co łączy Sopków z Mnichowem. Święta Bożego Narodzenia 1939 roku. Proboszcz Sopkowa, Aleksy Chrulewicz, przyjechał tu w drugi dzień świąt, jest odpust. Bo to jest świętego Szczepana. Tak. I przyjechał tutaj na ten odpust. I na swoje nieszczęście było tam były tam dwie osoby. Jedna to była dziennikarka Neue Zeit z Jędrzejowa, a drugi człowiek, Paweł Łygowicz, Ukrainiec z pochodzenia, który był administratorem majątku w Rutkach. I ten ksiądz powiedział, że Niemcy tej wojny nie wygrają. U Jaskłowskich, na takim poczęstunku, tam byli wszyscy zaproszeni. I ci Łygowicze donieśli do Niemców. Księdza wezwano, puszczono, po czym następny poszedł donos. I tym razem aresztowano. Przez rok ksiądz Królewicz przesiedział w Kielcach w więzieniu. Już do Sopkowa nie wrócił. Poprosił o przeniesienie do Skorzeszyc. A ze Skorzeszyc dano księdza do Sopkowa. Taki epizod. Ale jest też ten Łygowicz, który tutaj funkcjonował w tym rejonie. Też jest taki donos jego zachowany z 1943 roku do Gestapo. Poszedł w Kielcach i zgłosił. Siadał na stacji tu w Miąsowej. I grupa młodych ludzi
wchodziła do pociągu i śpiewała piosenki antyniemieckie. I wysiadali przed Kielcami. Ludzie dawali im jakieś jedzenie, jakieś pieniądze. I on nie mógł tego zdzierżyć, poszedł i zrobił donos. Nie sądził, że to się zachowało. A się zachowało jednak w języku niemieckim. I później był za to sądzony po wojnie. Nie od razu, ale po paru latach no, jakąś tam karę poniósł. No, wychodzi na to, że był agentem jednak niemieckim i współpracował. Bywał w różnych więzieniach, nie wiadomo w jakim charakterze. No w każdym razie takie epizody związane tutaj z tymi naszymi terenami, dotyczącymi Mnichowa i dotyczącymi Miąsowej i Sopkowa. No, właśnie widzisz, postawy ludzkie są niezbadane, prawda? Nikt nie przejrzał i nie przejrzy, co w człowieku drzemie, jakby się zachował w jakiejś... Bo tak czasami mówimy, ja to bym to zrobił, co on zrobił? Nie do końca to jest prawda, nie do końca, bo ja nie wiem, jakbym miał wycelowaną w siebie lufę, jakbym się zachował. Taki przykład, bo tak mówimy o tych różnych postaciach, czasami różnych postawach i o różnych postaciach. Okres okupacji. Tu między Miąsową a Mnichowem istniało takie lotnisko polowe. To tam takie lekkie te samoloty startowały, prawdopodobnie zwiadowcze, tam nawieziono ziemi, zrobiono takie prowizoryczne te pasy startowe, hangary prowizoryczne były z drzewa zrobione. Pracownicy lotniska, to zresztą tam pracowali też mieszkańcy z Miąsowej jako robotnicy, ale pracownicy niemieccy i żołnierze byli pokwaterowani tu w Miąsowej i we Mnichowie. I między innymi tu w domu starym mojego ojca. To był dom już murowany, kryty dachówką, bo po pożarze w 1936 roku mój dziadek już nie krył szczechą, nie robił drewnianego domu, tylko wymurował solidny dom, wprawdzie solidny, z opoki, cegły i przykryty dachówką. I Niemcy tu kwaterowali. I była taka sytuacja, że tu się od naszej rodziny Zosia Grabalska oparzyła jako małe dziecko mlekiem. Bardzo się poparzyła. Gdzie jaki lekarz, gdzie jakie pogotowie, nie było nic, prawda? I ojciec poszedł, mój, poszedł na lotnisko do Niemca, do lekarza niemieckiego, tu był stopniu oficera i ten Niemiec przyszedł. Przyszedł do tej Zosi, wybandażował, wysmarował jakimiś maściami, także ona przeżyła, miała szramy do końca swojego życia, bo już nie żyje, miała szramy takie, ale przeżyła. No i chciał się ojciec zrewanżować. I czym się mógł zrewanżować Niemcowi? No co, pieniędzy? Absolutnie, bo raz, że nie miała, drugie to co dla Niemca pieniądze. Koguta pięknego zabili, jego matka zabiła, czyli moja babka zabiła koguta, oprawili i ojciec zaniósł na lotnisko. Ten Niemiec wziął tego koguta, roześmiał się i powiedział, nie, ty weź, no łamanym języku, weź tego koguta i zanieś tej dziewczynce, ja nie chcę tego koguta. 45 rok, Niemcy uciekają. Idą Ruscy, front już niedaleko, Niemcy w panice uciekają. Wpada Niemiec do ojca na podwórko, dwóch właściwie wpada Niemców na podwórko, do stajni i zabierają konia. Akurat miał jednego konia. Koń dla chłopa to był żywiciel, bez konia to nic nie zrobił w polu, prawda? Koń, krowa to była krowa żywicielka i koń tak samo. I ojciec się szarpał z tym Niemcem, dużo ryzykował, właściwie trzymał konia, a Niemiec to. No i wreszcie... Pod groźbą zabrali mu tego konia i wyjeżdżają na tym koniu. Ten jeden wyjeżdża, drugi idzie, a ojciec po polsku przeklął go. Tam powiedział ty taki owaki po polsku, żeby cię tam... I on zatrzymał. Okazało się, że to był Ślązak. Znał polski język, zeszedł za broń i coś ty powiedział. Szczęście w nieszczęściu, bo gdyby było inaczej, to mnie by tu nie było, nie rozmawialibyśmy. Szczęście w nieszczęściu wyszedł jeden z tych jeszcze byłych Niemców, którzy... Tu byli z lotniska, z lotniczego tej ochrony czy z czegoś, nie pozwolił. Doszło do takiej scysji, że ten lotnik też wyciągnął broń przeciwko tamtemu. Tylko tamten pogroził kułakiem i odjechał. Tak uratował Niemiec życie mojego ojca przed drugim, nie Niemcem, Ślązakiem, bo to był Ślązak. Tak przynajmniej ojciec stwierdził. Przeróżne sytuacje, przeróżne tak trzeba powiedzieć. I tak jak mówimy, Niemiec czasami pomógł. Ukrainiec pomógł wbrew pozorom, też takie sytuacje, wielu Polaków przetrwało dzięki Ukraińcom. Oni często też ponosili z tego tytułu śmierć od swoich. Przede wszystkim ponosili. Tak, dokładnie, ale przeróżne są sytuacje. Podstawową rzeczą był człowiek, podstawową wartością był człowiek.
i czy on był Niemcem, czy on był Polakiem, czy on był Żydem, czasami to się okazywało rzeczą wtórną. No, tak rozmawiałem tu z Stasiu wiele lat temu ze starym człowiekiem ze Mnichowa, który mi opowiadał taką historię, bo tak wspomniałeś o Ukraińcu, wcześniej wspomniałeś o tym administratorze ukraińskim, o tym Łynkiewiczu czy Linkiewiczu. Paweł Łygowicz. Łygowicz, tak. Tu też był, bo tu było kilka rodzin ukraińskich osadzonych przez Niemców we Mnichowie. No i jednego, który mieszkał koło kościoła, koło cmentarza, donosiciela, on donosił Niemcom, to sprzątnęła tu miejscowa partyzantka. Miejscowy żołnierz AK poszedł i go sprzątnął, rodzinę zostawił, ale rodzinę później Niemcy zabrali. Ale był drugi, który jak w 1945 roku, jak weszli Rosjanie, to zaczął się odgrażać miejscowym mnichowskim chłopakom, że on doniesie, kto był w AK, bo on wiedział, kto mieszkał tu. Doniesie, kto był w AK. A ponieważ później siedziba NKWD z Brzegów przeniosła się tu do Miąsowej, tu, gdzie mieszkali kiedyś Zawadzińscy, tu była ta komórka NKWD, po którejś tam scysji z tymi chłopakami mnichowskimi powiedział, że jedzie do Miąsowej was zdać. Oni wiedzieli, co im grozi od NKWD. Ci chłopcy wiedzieli, że białe niedźwiedzie, więzienie i tak dalej. Kilku się skrzyknęło, nie wiem nazwisk, bo ten człowiek mi nie chciał powiedzieć do końca. Jestem pewien, że wiedział, ale nie powiedział mi. Skrzyknęło się i na skróty przez pola przebiegli. Zaczaili się na takiej górze, my to nazywali kamieniec, bo tam było kiedyś kamieniec, tam wydobywano ten kamieniec opokę. Tam był olbrzymi lej, taki potężny, na kilkanaście metrów. Głęboki to może na 10, ale długi na kilkanaście metrów. No i on jechał na rowerze, ten Ukrainiec. I wyszli, wypadli, ściągnęli go z tego roweru i podobno go tam uśmiercili, że go udusili tam, te chłopaki. I że tam został zagrzebany ten. Nie dotarł do NKWD. No, uratowali się. Takie były też, no, można powiedzieć, czasami postawy i skrajne, bo trzeba było coś przeciwdziałać. No to były sytuacje takie właśnie trudne, tak trzeba powiedzieć. Ale dobrze, że o tym mówimy i że przybliżamy to świadomości, no, zwłaszcza młodych ludzi, żeby wiedzieli, gdzie mieszkają. Bo ja mam cały czas, powiem szczerze, taki niedosyt. Dlatego, że na lekcjach, jak uczę, staram się, zawsze to robię, odnosić wydarzenia do tego, co było tutaj, u nas. I to samo, jeśli chodzi o Żydów i tak dalej, mówię o tym. Tylko mam taki niedosyt w jakimś sensie, że za mało to jest upamiętnione, moim zdaniem, niestety. Bo tak, w samym Sobkowie mieszkało kilkaset tych Żydów. W okolicach, jak widzimy, też mieszkali. Nie ma żadnego upamiętnienia, bo nie ma. Te wydarzenia z Sokołowa Górnego, no tragiczne bardzo, powiedzmy, kiedy żywcem, no, Niemcy palą ludzi w domu, w chacie. No nie ma żadnego pomnika, żadnej tablicy, nie ma nic. Tu mówimy, że jest tyle tragicznych wydarzeń było, miejsc. No też tego nie ma. Jest wiele rzeczy do zrobienia w tym względzie, tak bym powiedział. No, wiele takich tragicznych miejsc było. No, nawet w Brzegach 1944 rok, jak Niemcy budowali umocnienia już przeciwko nacierającym Rosjanom, to brali do robót przymusowo chłopów z okolicznych wsi. Zwożono ich nawet tam z Jędrzejowa, z Sudołu, z Dzierążyń, z Tyńca, nie licząc tu Tokarnia, Łukowa i tak dalej. I na przykład taka tragedia, może słyszałeś, pewnie słyszałeś o takiej tragedii, która się wydarzyła w zimą, na przełomie 44, właściwie to już końcówka 44 i 45 rok, wydarzyła się tu w Brzegach. Spali ci robotnicy, ci chłopi, spali w stodole u Konstantego Kamińskiego, taki tam gospodarz był. I Niemcy im wstawili tam piecyk, żeby się grzali, bo to była zima. No ale zmęczeni, ten, co miał pilnować piecyka i dokładać, i pilnować, usnął. I zawięła się stodoła. Spaliło się 27 ludzi. Chyba 7 z Wolicy było, stokarni byli, tam z Jędrzejowa. No też nie ma upamiętnienia. Mało kto wie o takim nawet czymś. Mało kto wie. Więc już nie mówię o wcześniejszych, bo to i z czasów legionowych,
wiele się po prostu działo i mamy na ten temat opisy i naprawdę no, jest sporo pracy do wykonania pod tym względem. Jest, jest. No chociażby tam taki budynek kolejowy za wiaduktem jest no, z dawien dawna kolejowy, nazywa się to kazarma. Nie wiem czemu kazarma, chyba z ruskiego kazamaty, czy coś takiego kazarma. Tam mieszkał, to był starszy torowy Leśkiewicz i miał syna Stanisława. Jak tu w 14 roku szli strzelcy Piłsudskiego, a wcześniej Beliniacy, to oni tu nocowali w Miąsowej na tych łąkach, tu. Oczywiście tu były łąki, nie zarośla, nie drzewa, tak jak dzisiaj. I zanim poszli dalej, doszli do brzegu i tam stanęli nad Niną, bo tam się ścierali z kolei z Rosjanami. Tam była nawet potyczka pod brzegami, niektórzy to uważają, że to bitwa. To, jest opis tak, tego. Jest tak. Tego, tak. Ale tu chcę powiedzieć, i wtedy dwóch chłopców młodych poszło do Legionu. Stanisław Leśkiewicz i Michał Dziopa. On tam mieszkał z tamtym... Michał Dziopa miał 16 lat. Stanisław Leśkiewicz został po tak zwanym kryzysie przysięgowym. Pamiętasz, co odmówili? Tak, tak. Część legionistów chyba, nie wiem, czy pierwsza i trzecia brygada, któraś tam odmówiły przysięgi dla Austriaków. I on został internowany, osadzony na Węgrzech, bo akurat tam go zostało. I tam siedział w obozie internowania, wrócił dopiero tutaj do Miąsowej w 18 roku. A Michał Dziopa, 16-latek, ojciec już nie żył. Jego ojciec miał na imię Wojciech. Ojciec nie żył, zostawił matkę, rodzeństwo. Wstąpił do Legionu, poszedł. Cały czas brał udział tutaj nad Nidą, nad Sobowicę i Mielno. I za Zamościem został ranny. Został odesłany do szpitala polowego i do domu. W 18 roku, jak wybuchły walki, w 18 to było, Stasiu, o Lwów z Ukraińcami. 1 listopada. Tak, tak. No to wiesz, on się zgłosił na ochotnika z powrotem do Wojska Polskiego, poszedł. Dopisywało mu szczęście wojenne, wojskowe, żołnierskie. Wrócił z tych walk z Ukraińcami. Z Krzyżem Walecznych wrócił. W 20 roku wojna z bolszewikami. Dziopa idzie na ochotnika, Michał. Wrócił z tej wojny. Służył z takim, on się nazywał Stasiu, koło Sopkowa, tam taki przysiłek w kierunku chyba na Wierzbicę Gajówka. Tak, za Wierzbicą. Tak, 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 no, jest, no. Z Gajówki był żołnierz, razem służyli w wojnie bolszewickiej, tamten też wrócił i Dziopa wrócił. No później jego losy się potoczyły, można powiedzieć, tragicznie, bo się wdał w zbójecki proceder. To był chłopak młody, który 16 lat mając poszedł na wojaczkę i wojował cały czas. No, wypaczył mu się charakter po prostu. No i dostał, najpierw dostali ten właśnie ten z Gajówki, tam koło Wierzbicy, ten były żołnierz Dziopa ze Mnichowa jeden i z Dębskiej Woli, metryka taki był. Wszyscy dostali karę śmierci, ale później zamieniono na bezterminowe ciężkie więzienie. No i nie pożyli długo, bo mimo że przecież zaprawiony na Świętym Krzyżu po 6 latach umarł Dziopa, później umarł ze Mnichowa Łataś. A po 11 latach, nie wiem co z metryką, tego nie wiem, nie znalazłem w dokumentach, a po 11 latach tego z Gajówki przewieziono na Ukrainę do Drohobycza, do ciężkiego więzienia w Drohobyczu. No także były, ale z brzegów było mnóstwo, dużo chłopaków, którzy poszli walczyć i w 18 roku i w 14 roku taki Tarach, który, młody chłopiec gimnazjalista, który wstąpił do Legionów, później nawet w trzecim powstaniu śląskim, to on był jako adiutant generała Dolla. To był generał dowódca artylerii powstańczej na Śląsku, w trzecim powstaniu śląskim. I on, ten Tarach tam był u niego adiutantem. No. Bo jak była parcelacja, bo Stasiu, z Mokrzka, o Czubie słyszałeś takim? Słyszałem. No. Czuba, kawaler Virtuti Militari, krzyża Virtuti Militari na polu bitwy na Ukrainie. Za szarże na bolszewików we trzech Czuba, między innymi ten Czuba z Mokrzka, tu no, znana postać. Także jeszcze tak, z Kotlic, Kałandyk, bodajże chyba nie przekręciłem nazwiska. Tak jak mówisz, my nie wiemy, no to wiemy my, ale ktoś... Tak, no, no mówię, staram się to na lekcjach przekazywać, no nie wszystko się udaje, choć mówię, jeżeli się pracuje systematycznie, właśnie robi się różne programy, zainteresuje się uczniów niektórymi rzeczami, to oni później to ciągną, nawet sami od siebie.
ale nie jest to takie łatwe, powiedzmy. No widzisz, tu wspomniałem wcześniej o Żydach, którzy mieszkali w Bizorędzie, o tym Szulmanie i Słabęckim. Takie dwa nazwiska. Co jeden, jak dzielili ten majątek państwowy, co mówiłem, w Bizorędzie, to jeden się żalił, że w tej skardze, że czterech synów poszło do Wojska Polskiego, prawda? Dwóch było na froncie bolszewickim, na wojnie bolszewickiej, czyli też taki, no nie tylko przykład, powiedzmy, tej lichwy żydowskiej, ale przykład jakiegoś patriotyzmu. W przeciwieństwie do wielu osób, bo jak na przykład znalazłem taką informację, że w 1934 roku w dzienniku urzędowym był wykaz tych wszystkich, którzy się uchylali od służby wojskowej. I co się okazało? Znalazłem tu takich też miejscowych, co się uchylali od służby wojskowej i nie chcieli iść. A najwięcej, ponieważ Zagłębie Dąbrowskie, czyli Sosnowiec, Będzin, Czelać, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, to należało do ówczesnego województwa kieleckiego, bo ówczesne województwo kieleckie było duże. No. Mnóstwo było osób, którzy się uchylali od służby wojskowej. Mnóstwo. U nas było mało. Jakbyś porównał, to tylko z Zagłębia tam byli ci, którzy poszukiwali, co nie stawili się do poboru. A u nas było mało tego. No i duża też część Żydów, ale z tamtego terenu właśnie, z Zagłębia. Duża część Żydów też się uchylała, nie szła. A tu taki przykład, z takiej Bizorędy poszło czterech, nie jeden. Tak jest. No, więc nie ma reguły. Głąbik, Żernik też takie poszło, nie pamiętam, trzech synów, co nawet pisał później, że wrócili prawie nazy z wojny i chorzy, musiałem krowę sprzedać, żeby ich przyodziać. Właśnie to była taka skarga wtedy, co nie dostał tej ziemi, ile chciał z tej parcelacji, no ale to już tam... Jest tam rodzina w centrum wsi, Głąbiki, no. Tak jest. Staszku, wiadomo, że zawód wykonywałeś inny życiowo, tak trzeba powiedzieć, w czasach swojej aktywności zawodowej. Skąd się wzięło takie zainteresowanie? Ja rozumiem, że każdy ma swoje pasje. Jeden lubi kanarki, drugi króliki. Gołębie. Trzeci lubi gołębie. Ktoś tam lubi wędkować. Dokładnie. Nie? A masz olbrzymią wiedzę. To jestem pod jakimś wielkim wrażeniem. Stasiu, zawsze mnie to interesowało od dziecka, chyba jako jedynego z mojego rodzeństwa tak bardzo. Jeszcze jak byłem małym dzieckiem, nie było telewizorów, pamiętamy te czasy, nie? Radii nie było nawet. To co robili chłopi na wsi zimowe wieczory? No zbierali się gdzieś u jednego, palili, wypili ćwiartkę, pół litra i opowiadali o strachach, o duchach, o tym jak było przed wojną. I tak dalej, jak skarby szukali, jak skarbu Witucha szukali i tak dalej. Ja to chłonąłem, bo to było w kuchni, zamiast iść spać, to siedziałem i słuchałem. A jak już podrosłem, byłem większy, to pytałem ojca. Ojciec chętnie opowiadał takie rzeczy, nawet takie, które nie był sam świadkiem, tylko słyszał od swojego ojca, od starych ludzi, co się tu działo i tak dalej. Ja to zapisywałem, jeszcze mam te zeszyty, jak takim dziecinnym charakterem zapisywałem te wszystkie historie, które tu były o skarbie zakopanym przez powstańców. To był fakt, bo to mojego ojca ojciec, czyli mój dziadek Marcin Grabalski, był świadkiem tego. Tam był zakopany za wsią, może kasa, może papiery, ludzie mówili skarb powstańczy. I przyszli później, kto mnie dzieli dokładnie i wykopali w nocy. Wykopali ten skarb, zabrali. Ale nazwijmy to skarb, ja to nie mówię, ten... To, co było schowane, to tak skarb był na przykład u was w zamku Sobkowskim, czy przy pałacu Sobkowskim, pod figurce, no, tak samo i tu. Zapisywałem to sobie, Stasiu, jak już później byłem większy, to korzystałem z archiwum, jeszcze było archiwum w Jędrzejowie, jeszcze trzeba było pisać podanie o zgodę i tak dalej, no i przepisywałem. Najgorzej mi szło jeszcze jak polskie dokumenty, to jeszcze, ale po rosyjsku. Ciężko było odczytać, no jeszcze jak proboszcz, czy ktoś tam pisał, czy jakiś urzędnik pisał w języku, znaczy pisał w miarę starannie, a jak kaligrafował, to ciężko było czytać. A później, w latach już późniejszych, no to korzystałem z archiwum diecezjalnego w Kielcach. Przede wszystkim mi chodziło, jak robiłem genealogię swojej rodziny, ale i archiwum państwowego na Kusocińskiego w Kielcach. A dużo też tutaj korzystałem z uprzejmości proboszcza byłego Kwietnia, który mi pozwolił przeszukać tutaj księgi parafialne i z ksiąg parafialnych się dowiedziałem,
jakie nazwiska mieszkały tu, kto mieszkał, kto był gajowym, kto był owczarzem, kto był cieślą, kto był majstrem kunsztu stolarskiego, bo tak to nazywano, kto był garncarzem, no, takie, kto skąd przybył, no, także na przykład, wiem, a później też ojca pytałem o okres, który doskonale pamiętał, okres II wojny światowej, no i na przykład też wiem, kto z Miąsowej poszedł na ochotnika, no widzisz, taka też niewspomniana, widzisz, mówimy, że szukamy czasami bohaterów daleko, prawda, a tu są blisko, Śliwakowski, Woli Tesarowej, Wójciki i tak dalej, co pomagali tym Żydom, co przechowywali i tak dalej. Tam pod górą mieszka rodzina nadstawnych. Jak wybuchła wojna, to trzech synów od nadstawnego poszło na wojnę. Dwóch poszło na ochotnika. Poszedł Jan na ochotnika, przeżył wojnę, i poszedł Bolek na ochotnika. Bolek został wzięty pod Zamościem do niewoli, przeżył, wrócił z niewoli. A trzeci poszedł jako zawodowy, służył nawet z moim stryjem w drugim pułku piechoty Legionu w Sandomierzu pod Borowskimi Górami, tam na ziemi łódzkiej. Mój stryj zginął, nieznany grób, ojca brat zginął, a Józef nadstawny przeżył. Ale wrócę na chwilę do Bolka. Bolek w 1945 roku, jak weszli Rosjanie tu, no co Rosjanie szukali? Gorzałki i kobiet, prawda? Oprócz Germańców to jeszcze to. No i gdzieś Bolek szedł tą drogą, tam co idzie w kierunku na Osowę, idzie naprzeciwko Stasiu dzisiejszego ośrodka zdrowia. I Ruski go tam gdzieś zaczepił, że wódki dawać. No ten skąd wódki, skąd gorzałki, nie ma i tak dalej. Postawił się, Ruski uderzył w twarz, Bolek oddał. Ruski pociągnął serię z pepechy, rozpruło brzuch. Aż wnętrzności wyszły, ludzie spanikowali, może jakby go wzięli do mieszkania ciepłego, wezwali na jakiegoś ruskiego lekarza, bo tylko mógł być przy wojsku jakiś, myślę, że był tu gdzieś. Zabrali go do Kwiatkowskiego, tam do stodoły i tam umarł ten Bolek. No takie przypadki. Mówię, ja to Stasiu zapisywałem sobie, bo nawet taki mój wujek z Wrocławia się pytał, Woźniak, jak go wypytywałem, no już teraz będzie miał pod 90. Już nie przyjeżdża, ale jak przyjeżdżał, to mówię, wujek, opowiadaj mi o tym. Opowiada. A on w którymś momencie pyta tak, Stachu, ale po jaką cholerę ci to potrzebne jest? Ja mówię, wujek, no bo jeszcze wy żyjecie, wy coś pamiętacie, ale wy odchodzicie, ja już jestem stary prawie, że wtedy, w tamtym czasie, mówiłem, jeszcze parę lat już się nie będzie kogo spytać. I już właśnie doczekałem tych lat, że już się nie ma bardzo kogo spytać. Już dokładnie, się nie ma bardzo dokładnie, kogo niestety na palcach jednej ręki. To, co zapisałem, to się przechowało. Też trzeba powiedzieć, że takie własne poszukiwania, studiowanie, jak ja to nazywam, to pozwala posiąść wiedzę. Badanie źródeł, to jest coś, co daje efekt, dlatego że to jest wiedza samemu zdobyta, poszerzona, nawet często przez przypadek gdzieś coś się znajduje, zaczyna się kojarzyć te fakty i no ma się tę wiedzę, powiedzmy. To czasami wydaje się, że człowiek niewiele wie. Tak ja sam powiem o sobie, że nie wierzę, ale później właśnie spotyka się gdzieś z kimś i zaczyna mówić. I o tym wiem, o tym słyszałem, czegoś się dowiaduje nowego. Tak. I tak to wygląda. Nawet te wywiady właśnie ostatnie, które robimy, to dla mnie to jest kopalnia informacji. Kopalnia nowych także informacji, albo potwierdzenie już posiadanej wiedzy, bądź jakieś uzupełnienie. Nawet takie drobiazgi, ale to naprawdę pozwala więcej wiedzieć i też myślę, że to jakoś spożytkuje się, powiedzmy. Bo Stasiu, to już się pocieszamy tak, no nas kiedyś braknie, nie? Już nie będą, do nas będą przychodzić, będą się pytać, czy coś wiemy, a jak nas braknie, to już nie będzie bardzo do kogo. Dlatego tego typu wywiady, spotkania służą temu, żeby to przetrwało. I bardzo dobrze, że docieracie do takich ludzi. Non omnis moria. No.